Wczoraj przyszła ta astronomiczna, dziś kalendarzowa. Wiosna toczy od kilku już tygodni walkę z zimą, choć ostatnie dni i noce minęły pod znakiem przymrozków i lodowatego wiatru. Za to w lutym, który był bardzo ciepły, kwiatami obsypały się forsycje, derenie czy hiacynty. A jak pierwszy dzień wiosny, to i marzanna. Katowickie przedszkolaki przygotowały wyjątkowe marzanny z ekologicznych materiałów, a nasza reporterka Karolina Komada topiła marzannę razem z sosnowieckimi seniorami. Wiosna wkoło, drzewa rozkwitły, skowronek śpiewa, a wśród ludzi optymistyczne nastroje niezależnie od wieku. Z rosnącymi kwiatkami i w ogóle z płucącym się szyciem. Wiosna jest dlatego, żeby się nią cieszyć. Kojarzy nam się po prostu z radością, z wszystkim, co niesie nam słońce, co niesie nam pogoda, co niesie nam wiosna, czyli nowe życie, radość, a smutki mają zostać za nami. Smutki mają zostać zażegnane, a raczej zatopione wraz z symboliczną i ludową tradycją. No to jest staropolski zwyczaj topienia marzanny, bo to przez zimę, wiadomo, ludzie biedni głodowali tego i topienie marzanny, w ogóle słowo marzyć, pochodzi z starogermańskiego umierać. I jak to żegnało się zimie, marzanny się topiło, to zaczynało się lepsze życie. To lepsze życie symbolizują budzące się do życia rośliny, a także powrót ptaków. W tym czasie ptaki zakładają rodziny. Najpierw przywołują śpiewem swoje partnerki, potem już razem wiją gniazdo. W samym województwie śląskim można spotkać kilkadziesiąt gatunków. Wśród nich są m.in. jeżyki, kawki, skowronki, sikorki czy czajki. Ptaki w większości zajmują teraz terytoria, na których będą miały gniazda założone, będą szukały pokarmu w tych miejscach dla młodych. No i one teraz bardzo intensywnie śpiewają po to, żeby właśnie sobie ustalić powierzchnię, mówiąc brzydko, którą będą zajmować w czasie sezonu lęgowego, tam gdzie będą szukać zdobyczy, pokarmu. No i dlatego są tak głośne, warto wyjść rano jednak, bądź też wieczorem, wtedy aktywność ptaków jest największa. Choć 21 marca rozpoczęła się wiosna kalendarzowa, to wiosenną pogodę możemy zauważyć znacznie szybciej. Stąd też wyróżniamy 5 rodzajów wiosny. Wiosna astronomiczna jest ruchoma. No, w tym roku zaczęła się 20 marca o godzinie 4:07. Mamy jeszcze oczywiście wiosnę termiczną. Ona jest związana z temperaturą średnią dobową. To są dni, kiedy temperatura wynosi od 5 do 15 stopni, ta średnia dobowa. I w zasadzie taką wiosnę mamy już od początku lutego, można powiedzieć, z małymi przerwami. Wiosna meteorologiczna zawsze zaczyna się 1 marca i trwa do końca maja. To są te 3 miesiące. No i jeszcze jest wiosna ta chyba najprzyjemniejsza, przyrodnicza, fenologiczna, kiedy obserwujemy po prostu rozwój przyrody. Jak wiadomo, w marcu jak w garncu, a kwiecień plecień, bo przeplata, i jak wynika z zapowiedzi meteorologów, taka też będzie pogoda w ciągu najbliższych kilku dni. Temperatury będą się wahać od 8 do nawet 18 stopni.